chcą tą ligę wygrać. AKS chce to obronić. Zgierz w ubiegłym roku, jak wiemy, walczył razem z AKS-em. Teraz no, chcą postawić swoje warunki, mocne warunki. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zgierz połączył się z Radomiem. Wiadomo, że styl klasyczny to dzisiaj Radom najmocniejszy klub. Piotrków to klub numer dwa, jeżeli chodzi o styl klasyczny. To pokazały choćby ostatnie mistrzostwa Polski rozegrane w ubiegłym tygodniu w Raciborzu. Ale teraz na macie zawodniczki stylu wolnego. Dobra akcja zawodniczki z Boruty, próba zejścia, ładna obrona i stan walki nadal 0-0. Zawodniczki się znają, mimo to, że tak jak wspominałem, walczyły ze sobą na mistrzostwach Europy. Oj, piękna akcja, amerykański. 4-1. Tutaj zagapiła się zawodniczka z Boruty. No, niewiele brakowało, ale bez punktu. 4-1 prowadzi zawodniczka z AKS-u. Dobry początek obrońców tytułu. Nowe twarze w tej drużynie. Tutaj będę komentując, to będziemy się uzupełniać. Ja tak do końca nie znam pełnego nazewnictwa w stylu wolnym, także z kolegą będziemy się tu nawzajem uzupełniać, próbując Państwu przybliżyć arkana tej pięknej. Tutaj sędzia powinien zareagować. Zawodniczka w czerwonym jest pasywna poprzez trzymanie nadgarstków. Właśnie to widzimy na ekranie. Zwrócił sędzia uwagę. Nie daje to możliwości przeprowadzenia ataku. Rozmawiałem przed tym rozpoczęciem tego pojedynku z trenerami obu drużyn i obydwaj przyznali, że tutaj właśnie decydujące praktycznie walki to mogą być właśnie walki w grupie dziewczyn. Tak? Dokładnie tak. Tutaj są bardzo wyrównane walki, wszystkie właściwie i powiem szczerze, że od nich zależy w dużej mierze. Nie wiem, czy tutaj nie była akcja za dwa punkty. Ale teraz bliższa. Sędzia puścił punktów i są punkty. Są punkty. Powiększa się przewaga zawodniczki z Piotrkowa. Już 6-1. Przypomnijmy tylko, że w stylu wolnym przewaga techniczna to 10 punktów na korzyść którejś zawodniczki. Wtedy walka kończy się przed czasem. A 12-punktową zostałem poprawiony. Tak, zmieniło się w tym sezonie dla wszystkich styli. 12 punktów jest przewaga techniczna. Różnica też polega na tym, że nie liczymy wygranych walk, a tak naprawdę punkty z tych walk, zapis walki. Czyli teoretycznie wygrywając 4 walki przez przewagę techniczną w zapisie 4-0 wygrywamy mecz, przegrywając 5 kolejnych w zapisie 3-0 czy 3-1. Ale myślę, że to jest dobre nowum, bo każda walka jest ważna w tym momencie i zawodnik nawet teoretycznie słabszy, no też walczy o punkty dla drużyny. Także no. Tak, no na pewno zwiększa się atrakcyjność. Natomiast osoba postronna, która nie zna się na zapasach i tak nie do końca doczytała przepisy, może mieć z tym problem, że tak, przegraliśmy 5 pojedynków, przegrywamy mecz, tak. Znaczy to musimy to tłumaczyć, musimy to w każdym meczu powtarzać. Powiedzmy, no kibic się też musi nauczyć przepisów, jeżeli będzie to regularne i będą przychodzić regularnie, to powiedzmy można się tego nauczyć. Druga runda, 6-1, wiele akcji zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No, są punkty. Są punkty kontaktowe. Zobaczymy, jak zawodniczki wytrzymają tą walkę pod względem przygotowania wydolnościowego, fizycznego. Przypominam, że brały udział w przygotowaniach do Mistrzostw Świata, które niedawno się zakończyły. Bułgarska zawodniczka reprezentująca Borutę przygotowuje się do zawodów U23, więc...
tutaj na pewno bardzo wyrównany pojedynek i tych pojedynków w dzisiejszym meczu takich równych będzie na pewno bardzo wiele. Wiele, tak. Dlatego każdy z tych pojedynków to jest taka indywidualność, którą należy odbierać. Tutaj będzie dużo akcji, dużo zmagań, dużo potu i zawodnicy na pewno będą walczyli do ostatnich sekund, do ostatniego gongu. Naprawdę fajnie się to ogląda. Bardzo ładna organizacja. Wspaniali zawodnicy, no, z nazwiskami utytułowani. A na macie też utytułowany człowiek, chyba no, najbardziej utytułowany, jeżeli chodzi o polskie zapasy. Andrzej Wroński, dwukrotny mistrz olimpijski, który sędziuje ten pojedynek. No. Także tylko bić brawa. Zostało półtorej minuty. Tutaj zawodniczka z Boruty, olimpijczyka, musi zaryzykować, tak jak teraz właśnie, tylko musi zbliżyć się, jeśli chodzi o wynik, żeby końcówka walki jeszcze, w końcówce walki mogła jeszcze ten wynik przechylić na swoją korzyść. A to na pewno podniosłoby ciśnienie na trybunach. To już widać, że dziewczyny są trochę podmęczone, kalkulują. To nie był przygotowany atak taki. Tu zostaje ta ręka cały czas w górze. Widać, że Ukrainka jest... A, piękna akcja. Amerykański. Piękna akcja. Wywróżyłeś, tak, zrobiło się ciekawie. Odpowiedziała tym samym, co zrobiła Ukrainka. Ale jest kontra, tak. Są dwa punkty dla Ukrainy. Nie wiem, czy tutaj można to zaliczyć jako kontrę. Cały czas próbowała robić młynek, więc... No tutaj nie ma. I tak trzeba zrobić akcję za 4 punkty, więc nie ma co dyskutować. Trzeba to sprawdzić. Zawodniczka robiła cały czas akcję. Można domniemywać, że zobaczymy, jak zinterpretuje to sędzia. Czy było tu przytrzymanie przez zawodniczkę ewidentne i zatrzymanie akcji przez zawodniczkę z AKS-u? Pan Andrzej odsyła pana Mariana, trenera Boruty. Tak, tutaj emocje, natomiast... Tutaj jest, w lidze jest jeden sędzia, no, który decyduje tak naprawdę. I trudno, żeby powiedzmy teraz, nie wiem, no jeżeli nie potwierdził nawet... swoich, tego, co zrobił, tak? Tak. No, wiadomo, że nikt nie jest nieomylny, no. Natomiast ona robiła cały czas akcję. Ja bym to zinterpretował w ten sposób, że ale... to była akcja. No nie tak, było... No tak, ale my tego nie sędziujemy. Nie, dlatego myślę, że tutaj pan Wroński, sędzia tego meczu, no musi to ocenić. Andrzej zawodnik jest. Ma możliwość wejść w pozycję zagrożoną, kiedy wykonuje tą akcję. Jeśli nie jest przytrzymany, nie skończył tej akcji, to wtedy popił się momentu zatrzymania akcji, tak? Znaczy, i tutaj trener widzę, że ma zastrzeżenia co do amerykańskiego klucza, który no ale tutaj wykonała, chyba było małe zatrzymanie jednak. Ale ona cały czas robiła, cały czas trzymała te nogi, nie puściła tego uchwytu. Przeszło na 0-0. Nie ma. Nie uznał sędzia tego. 2-2. No to jak 2-2, to musi oddać. Jak 2-2, to musi panu oddać, Marianowi bo... musimy oddać. Tak. Marian! Dwa, ale na tablicy nie widzimy nic. Nie, tutaj nic z tego już nie będzie. 2-2, ale nie wiem dlaczego nie ma na tablicy. Czyli no, nie było żadnej zmiany, tak? Jest dalej wynik. Tak, ale pokazał na macie 2 dla czerwonej tylko, nie pokazał 2 dla niebieskiej, więc... Tutaj pokazał po zmianie 2-2.
Zastrzeżenia były też przede wszystkim do tego amerykańskiego, że dał 2 punkty, a nie 4. Nie widzimy, my tutaj nie mamy poglądu, więc trudno nam oceniać. 1-0 niewątpliwie dla AKS Wrestling Piotrków Trybunalski. No są emocje, od pierwszego pojedynku są już ogromne emocje. Bardzo wyrównany pojedynek, na pewno mógł się podobać publiczności i widać, że się podobał. I to jak wspomniałeś, od pierwszego pojedynku ogromne emocje, łącznie z protestem trenera. Za chwilę zobaczymy pojedynek w stylu wolnym, kategoria 57 kg. Dynkowski Adam, AKS, Izdebski Iwan, Bryta Olimpijczyk. Dynkowski Adam to wielokrotny medalista mistrzostw Polski w grupie seniorowskiej i juniorowskiej. Izdebski wygrał w tym roku Puchar Polski. To jest Ukrainiec, on tutaj pracuje, mieszka, trenuje bez większych sukcesów na Ukrainie, więc też będzie bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. Wspomnijmy tylko Państwu, że walki w tym roku toczą się w formie